Cześć wszystkim, przyszedł czas na pierwszy w tym roku filmik z propozycjami na kartki świąteczne. Mam nadzieję, że te kilka pomysłów Wam się spodoba. Wszystkie są z wykorzystaniem takiego teraz modnego, rustykalnego boho papieru eko. Nie musicie go kupować specjalnie, możecie wykorzystać tył, spód bloku technicznego czy rysunkowego, bo zazwyczaj takim właśnie kolorem te papiery są zakończone. Na początek pierwsza kartka. Zaczynamy od tego, że musimy sobie złożyć prostokątną kartkę. No wymiarów Wam tutaj konkretnych nie podam, bo ja miałam ścinek, który chciałam po prostu wykorzystać, żeby się nie zmarnował. Ale wymierzam sobie tutaj kartkę o długości 9 cm. Będzie to pionowa kartka, więc ta dolna i górna krawędź będzie miała 9 cm. Na początek ołówkiem. Oczywiście przypominam, żeby takie szkice robić sobie ołówkiem, bo w razie czego możecie zawsze wszystko wymazać. No i tak, długość to, jak dobrze zauważyłam, 13 cm, bo z tego co... nie pamiętam dokładnie ile to było, ale około 12-13 cm. Wycinamy sobie równo wzdłuż krawędzi, gdyby się okazało, że gdzieś tam ten ołówek nam wystaje, zawsze możemy go wymazać gumką do mazania. Na początek szkic bałwanka. Będzie to bałwanek, który wychyla się z rogu kartki. Jego nosek, który będzie uroczą marchewką, dwa oczka i wielki uśmiech, a na koniec dwie rączki, które sięgają po spadające śnieżynki. Szkic oczywiście ołówkiem, jak widzicie, ja też się mylę, tutaj musiałam sobie coś wymazać, poprawić. Potem zawsze możecie to poprawić czarnym pisakiem, czy czarną kredką, żeby te kontury były wyraźne. No a jak zrobicie to od razu kredką, no to nie macie już tego jak poprawić, prawda? Kiedy szkic już mam gotowy, uważam, że jest już w porządku, wszystkie kontury przejeżdżam sobie jeszcze raz czarnym pisakiem. Tak jak mówiłam, Wy możecie użyć po prostu zwykłych kredek, ale ja akurat użyłam tutaj pisaków. Moje pisaki są z firmy Kajet, kupiłam je w Biedronce, zresztą większość rzeczy do moich filmików kupuję w Biedronce lub w Pepco. Jako że jest to ciemna kartka, żeby uzyskać fajny biały kolor, wybrałam sobie tutaj korektor szkolny, którym pomalowałam bałwanka na biało i zrobiłam śnieżynki, ale zanim jeszcze to trzeba pomalować oczywiście ten pomarańczowy nosek. Kreseczki przypominające nam strukturę marchewki są one bardzo ważne, bo wtedy naprawdę ten nosek wygląda marchewkowo. No i właśnie teraz robię kropeczki korektorem. Pamiętajcie, żeby odczekać zanim to wszystko wyschnie, zanim zaczniecie dotykać, przecierać kartkę, żeby nie rozmazać tych stworzonych wzorów. Jeśli wyjedziecie gdzieś tutaj na kontur, który już sobie czarnym pisakiem stworzyliście, nie ma się czym martwić, ja też wyjechałam. I właśnie teraz, tak jak widzicie, poprawiam sobie te kontury jeszcze raz czarnym pisakiem i wszystko będzie wyglądało tak jak należy. Czasami zdarza się, że jakiś pisak nie jest tak czarny, jakbyśmy chcieli, żeby ta czerń była intensywna, więc musiałam tutaj poprawić jeszcze raz te kontury, bo po prostu denerwował mnie fakt, że nie jest to aż tak mocno czarne, ale myślę, że bez tego też to wyglądało fajnie. Na koniec dodałam napis, w środku wystarczy umieścić życzenia i kartka jest gotowa. Teraz czas na taką jednostronną kartkę. Tutaj też wykorzystałam papier eko, też użyłam ścinka, który mi został. Warto sobie zostawiać takie ścinki, które są takim większym elementem, bo zawsze możecie coś potem z nich wyciąć, na coś sobie je wykorzystać. Ja mam całą praktycznie teczkę takich ścinków. No i właśnie teraz widać, przydają się. Gdybym nie miała takiego ścinka, musiałabym całą kartkę z bloku wycinać i marnować ją, no bo znowu byłaby ona wycięta i ta część, która nie została wykorzystana, poszłaby do kosza.
No i tak, mój ulubiony sposób, wycięty prostokąt, przyklejam sobie na białą kartkę w taki sposób, żeby z każdej strony została taka malutka ramka, gdzieś na około pół centymetra. Dzięki temu tworzy się taki efekt trójwymiarowości i kartka nabiera takiego fajnego uroku. Wszystko przyklejam sobie tutaj taśmą dwustronną. Jest to fajny, trwały sposób, nie musimy się martwić, że coś się tam odklei. Żeby krawędzie z każdej strony były równe, staram się przykleić ją prosto do tych dwóch krawędzi, które już mamy, a pozostałe wyznaczam sobie linijką i ołówkiem. Czas, żeby wyciąć naszą kartkę i zabieramy się za dalszą część naszego pomysłu. Na kartce holograficznej, ja mój blok kupiłam bodajże w Pepco, rysuję sobie na odwrocie gwiazdkę, a następnie wycinam ją. Jeśli nie macie takiego bloku holograficznego i nie jesteście w stanie go kupić, możecie użyć po prostu zwykłego w dowolnym kolorze. Ważne, żeby była to kartka z bloku technicznego, bo jeśli ta gwiazdka będzie twardsza, będzie po prostu fajniej wyglądać, jak ją przykleicie do całości. No i tak, możecie sobie na tej kartce z bloku technicznego, na przykład białej, namalować jakieś wzory świąteczne. Możecie ją pokolorować w dowolny sposób. Nie jest powiedziane, że musicie mieć taką błyszczącą kartkę, jaką jest moja. Wyciętą gwiazdkę przykładam sobie do białej kartki z bloku technicznego i odrysowuję tę gwiazdkę jeszcze raz, tylko żeby była troszkę większa, a następnie tę większą wyrysowaną gwiazdkę znowu wycinam. Jak widzicie, tutaj też przydały mi się ścinki, które po prostu zostały mi z jakichś tam poprzednich kartek, które tworzyłam. Dzięki temu, że miałam taki mały kwadrat, akurat powstała mi tutaj gwiazdka. No a te małe, no to wiadomo, już raczej do niczego się nie przydadzą, więc one faktycznie tym razem naprawdę już pójdą w kosz. Ołówek, który został gdzieniegdzie na krawędziach, po wyrysowaniu kształtu wymazuję gumką do mazania. A teraz przy pomocy taśmy dwustronnej sklejam sobie obie te gwiazdki razem, a następnie przyklejam je do kartki. Gwiazdki są troszkę wyżej umieszczone na kartce, to znaczy zaraz będą umieszczone wyżej na kartce, żeby na dole zmieścił się jeszcze napis. Ale zanim przejdziemy jeszcze do napisu, postanowiłam przewiązać tę gwiazdkę odrobiną sznurka jutowego. Jeśli nie macie sznurka jutowego, może to być po prostu jakaś zwykła wstążka w kolorze pasującym do kolorystyki kartki. A nawet nie jest powiedziane, że musi to być wstążka, może to być na przykład włóczka albo jakiś po prostu grubszy sznurek, który macie pod ręką. Czas na kropeczki z korektora szkolnego, które imitują padający śnieg. I na koniec jeszcze pozostaje nam napis. Dodałam jeszcze małe gwiazdeczki i kropeczki czarnym pisakiem, żeby nawiązać trochę do tego napisu, ponieważ on właśnie będzie czarny i stwierdziłam, że no, musi też być coś innego na tej kartce w tym kolorze.
Nasza kartka jest już prawie gotowa. Jeszcze tylko ostatnie szlify, jakieś tam malutkie gwiazdeczki. No i przechodzimy powoli do ostatniego pomysłu, którym będzie taka pozioma kartka z napisem Wesołych Świąt i gwiazdeczkami. Oczywiście wykorzystałam tutaj znowu ten papier eko w kolorze brązowym. Miałam kopertę niestandardową, bo taką podłużną, więc też wyznaczyłam sobie mniej więcej rozmiar tej kartki dopasowany do koperty, dlatego na początku ją tutaj przyłożyłam. Wycinam sobie kawałek kartki z bloku technicznego, pasujący na szerokość do tej kartki z ekopapieru, którą złożyłam już na pół. No ja mam akurat tutaj nożyczki, które wycinają od razu wzory, kupiłam je w Pepco, ale jeśli nie macie takich nożyczek, możecie sobie po prostu zwykłymi nożyczkami wyciąć na prosto, zrobić sobie na przykład ząbki, trójkąciki albo fale i też będzie wyglądało to naprawdę super. Żeby nie pomylić się z rozmiarem, ta biała kartka jest troszkę dłuższa i dopiero po przyklejeniu jej do tej brązowej będę sobie odcinać krawędzie boczne, żeby wszystko idealnie do siebie pasowało. Szczerze mówiąc, troszkę umęczyłam się tutaj z tymi nożyczkami wzorzystymi, używam ich może drugim razem. Chyba drugi raz, a już się stępiły i czasami szarpały mi tę kartkę, chociaż no nie była ona zbyt twarda, więc powinny dać radę. Ale mniejsza o to. Teraz przyklejam sobie taśmą dwustronną tę białą, wyciętą kartkę do brązowej i będziemy się bawić w malowanie gwiazdek. Wybrałam kolory typowo świąteczne, czerwony, bordowy, zielony, czarny, żeby nawiązać do tych świąt, ale te gwiazdki, co zaraz zresztą zauważycie, maluję tylko po jednej stronie kartki, ponieważ na dole chciałabym, żeby znajdował się taki duży napis. No więc wy możecie zrobić to tak samo, ale nie musicie też dodawać napisu, możecie te gwiazdki zrobić na całości kartki, tutaj pełna dowolność. Kontury moich gwiazdek, za chwilę zobaczycie, będę zaznaczała czarnym pisakiem, a następnie będę łączyć te gwiazdki w takie falowane linie, żeby wyglądało jakby to była taka girlanda z gwiazdek. Początkowo pomysł miałam taki, że te gwiazdki będą na prostych liniach, dlatego też wzięłam do ręki linijkę, ale potem stwierdziłam, że wolę jednak takie falowane, pomieszane ze sobą linie. Wygląda to według mnie o wiele ciekawiej. Czas teraz na napis. Na początek zaczęłam sobie szkic ołówkiem, żeby mieć pewność, że wyjdzie on ładnie na środku i równo. No bo gdyby jednak okazało się, że nie wyjdzie tak jak chciałam, zawsze ten ołówek sobie mogę wymazać. Gotowy napis poprawiam sobie już czarnym pisakiem. Oprócz tego, że cały ten napis poprawiam pisakiem, będę jeszcze pogrubiać niektóre linie, żeby wyglądał on na taką ładną, elegancką czcionkę. Jeśli nie wiecie, jak pogrubić takie linie, możecie sobie wejść po prostu na jakiś program do edycji tekstu, wybrać jakąś ładną czcionkę, spróbować ją odtworzyć.
koniec, po pogrubieniu już tego tekstu, postanowiłam dodać jeszcze wokół gwiazdek kropeczki w tych samych kolorach, w których je malowałam, czyli ten zielony, bordowy, czerwony i czarny. Zresztą oglądając mój kanał chyba wiecie już, że bardzo lubię kropeczki, więc tam, gdzie wydaje mi się pusto, dodaję zawsze kropeczki i one zazwyczaj do wszystkiego pasują. Tak prezentuje się prawie gotowa kartka. Ja już powoli się z Wami będę żegnać. Na dzisiaj to tyle, ale obiecuję Wam, że na te święta mam jeszcze dla Was wiele propozycji na kartki świąteczne, więc serdecznie Was zapraszam do obserwowania mojego kanału. Wpadnijcie też na niego, ponieważ jest tam kilka propozycji z zeszłego roku. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki wielkie i do usłyszenia.